Ja nigdy nie należałem do tych, którzy uważają, że zrównoważony budżet to jest święta rzecz. Absolutnie nie. I zresztą Unia Europejska ma wysokie zadłużenie, które skumulowała w długim okresie wszystkie kraje praktycznie. Hubert Doskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie. Przypominam, że możecie Państwo brać udział w naszej sądzie. Pytanie w sądzie brzmi, czy Jarosław Kaczyński wróci do władzy, czy Jarosław Kaczyński odzyska władzę. Profesorowie Ryszard Buga, ekonomista, i profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana, są z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, jeżeli pozwolicie, pozwolę sobie wrócić jeszcze do 15 października i do wyborów i wyników wyborów. Zwracam się do pana profesora Bugaja. Dlaczego Polacy chcieli zmiany? Bo jednak 65% Polaków zagłosowało w dużym uproszczeniu przeciwko dotychczasowej władzy. No, mieli dużo powodów. Przede wszystkim tych, które wiążą się ze rozczarowaniem. Sam byłem kiedyś wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, chociaż krótko i według zasady mniejszego zła. Ale w ostatnim czasie nastąpiło parę rzeczy, które no nie mogę ich pominąć. Muszę wziąć je pod uwagę w takim budowaniu, powiedziałbym, wyboru, na kogo głosować. I myślę, że sporo ludzi tak to robiło. Co jest największym problemem? Oczywiście problemem jest, są sprawy prawne, praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u. To nie jest sprawa, która jak gdyby zawładnęła wyobraźnią przeciętnego obywatela. Ale myślę, że to jest sprawa, która dla części wyborców, także wyborców Prawa i Sprawiedliwości, była istotna. Ale nie to było kluczowe. Kluczowe było moim zdaniem jednak przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest tak jak inne partie, a nawet okazało się, że bardziej narażona na różne korupcyjne oskarżenia, że jest narażona na nepotyzm, że w swojej polityce zagranicznej no jednak dokonuje wyborów fałszywych. Ten frontalny atak na Niemcy, które jednak w ostatnim 30-leciu mamy im trochę do zawdzięczenia parę rzeczy. I wstąpienie do Unii, i wstąpienie do NATO, i fakt, że jesteśmy największym partnerem handlowym są Niemcy dla Polski. To jest 30% polskiego eksportu. To się liczy. Krótko mówiąc, no, patrząc w kategoriach interesów, a nie sentymentów i nie odruchów związanych z okresem wcześniejszym, z II wojną światową przede wszystkim, to wszystko każe mi powiedzieć, że nie należy łatwo podważać stosunków polsko-niemieckich. Także takimi pomysłami jak reparacje wojenne. Minęło wiele lat. Polska w swoich granicach ma mniej więcej 30% powierzchni, które przez no, bardzo długie okresy były niemieckimi okresami. Jakoś to trzeba liczyć do skutków II wojny światowej, także w kategoriach takiego bilansu, powiedziałbym, ekonomicznego. No i wszystko to się przydarzyło i parę innych rzeczy, nie chcę przedłużać, które musiły wielu wyborców do zrewidowania swoich poglądów. Co nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość stało się partią marginalną, uzyskało jednak bardzo duże poparcie, co trzeba wziąć pod uwagę i co będzie bardzo, bardzo ważne w przyszłości. Więc myślę sobie, że trzeba myśleć o tej przyszłości. Ja czuję się tutaj tyleż zobowiązany przez były funkcje, które pełniłem, co trochę bezradny, co w tej chwili można zaproponować. To, co się stanie z Prawem i Sprawiedliwością, o tym jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy. Rzeczywiście 194 mandaty to jest najsilniejsza jak dotąd opozycja od 30 lat w polskim parlamencie. Panie profesorze, zwracam się do profesora Krysiaka, zadam to samo pytanie. Dlaczego Polacy chcieli zmiany? Obserwując w ogóle historię od transformacji, że tak powiem, przejścia z niewoli komunistycznej do wolnego rynku, cały czas obserwujemy zmiany. Tutaj można by popatrzeć na to też z innej strony. To znaczy, jeśli popatrzymy na takie dwa obozy, prawda,
PiS plus ten koalicja. To jest około 70%. Z czego plus około 30% to jest w sumie tak zwana trzecia droga, to znaczy trzecia droga plus Konfederacja. Czyli tutaj można powiedzieć, że jest sygnał, że potrzebne są długoterminowe takie koalicje, które będą tworzyły pewną stabilizację dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju społecznego. I tutaj myślę, że warto by to tak rozważać nie z tej perspektywy, że PiS przegrał, czy też Platforma Obywatelska wygrała, tylko właśnie jak należy kształtować polską scenę polityczną, żeby ten długoterminowy interes Polski mógł być realizowany. Jeśli na przykład popatrzymy na Niemcy, gdzie niezależnie od tego, jaki układ funkcjonuje, to jednak tam przywiązuje się silną wagę do realizacji długoterminowego interesu Niemiec. I myślę, że tutaj trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy i w dalszej kolejności nie oceniać, czy podchodzić do tego, że raz my wygramy, później przegramy i będzie taka wymiana, można by powiedzieć, w przewodnictwie, w rządzeniu. No, w Stanach Zjednoczonych mamy w zasadzie tylko dwa obozy i tam to się zmienia. Natomiast tu chyba w warunkach, czy w Polsce, ale też jakby analizując taką koalicję, która jest w Niemczech, tam przecież te ugrupowania mają w sumie dużo poniżej, prawda, 40 czy 30%, ale zawiązują właśnie koalicję. I teraz myślę, że trzeba myśleć, podchodzić do tego w ten sposób, że ta naprzemienność tych koalicji będzie naturalnym zjawiskiem, procesem. I myślę, że dzisiaj bardziej trzeba pomyśleć, nie być w euforii takiej, że no, ci wygrali, ci przegrali, tylko właśnie jak kształtować tą politykę, dlatego że dzisiaj jak stoimy w perspektywie tych w tej chwili dążeń do zmian traktatu, które prowadzą do budowy superpaństwa i stanowisko Polski oraz nasza, można powiedzieć, suwerenność, czy nasz model gospodarczy, nasza, można powiedzieć, taka suwerenna rola oraz udział w kształtowaniu Unii Europejskiej, czyli nie jakby podejściu, czyli takim biernym podejściu, czy też zdawaniu się na pewne procesy losowe, tylko właśnie po pierwsze zachowanie suwerenności, tożsamości, ale jednocześnie odpowiedzialności za wspólnotę europejską. I wydaje mi się, że jak się patrzy na takie analizy postaw i zachowań Polaków, czy też obozów politycznych, to wyraźnie z tego wynika rzeczywiście ta odpowiedzialność. Kiedyś nawet byłem zapytany przez pewnych polityków w Szwecji i pytanie było takie, jak to jest, że Polacy, odsetek Polaków bardzo jakby no, wspierających budowę wspólnoty narodów Europy, ten kontekst właśnie Schumana, skąd to się bierze? I właśnie tutaj jakby ta cała historia Polski, prawda, i rozbiory, i też można powiedzieć jakaś taka cały czas poczucie siły wolności, ale jednocześnie w tej wolności ona jest bardzo kreatywna. Jak również spoglądamy w tej chwili na taką kontrybucję polskiej gospodarki do europejskiej, to ona bardzo mocno wspiera rozwój całej ekonomii Unii Europejskiej. Dlatego w tym kontekście trzeba też patrzeć na budowę, na konwergencję ekonomiczną poszczególnych krajów, po to, żeby ta cała gospodarka Unii Europejskiej była silna, czyli nie może być istotnych zróżnicowań i też nie może być wiecznej dominacji potencjału ekonomicznego Niemiec. I to nie jest zarzut, że niemiecka gospodarka jest silna, tylko to jest pewna logika
siły całej gospodarki Unii Europejskiej. Ona polega na tym, że jeśli mamy, że tak powiem, pewne wyrównane potencjały, to wtedy ta cała, w całości gospodarka jest silniejsza. I myślę, że tutaj ja dlatego rozwinąłem, połączyłem to właśnie z kontekstem gospodarczym, dlatego że to jest taka część wspólna, taki zbiór wspólny, który na pewno jest przedmiotem zainteresowania wszystkich członków Unii Europejskiej i na tym polu można jakby budować tą jedność, solidarność i pokój, o czym mówił Robert Schuman. Zwrócił Pan uwagę na jedną rzecz, o której już dzisiaj już mówiłem, mianowicie to, że no, niestety zmorą polskiej polityki jest to, że następujące po sobie rządy wyrzucają do kosza to, co ich poprzednicy zrobili. Jakby wyjątkiem tak naprawdę była polityka obronna i polityka zagraniczna do pewnego momentu, bo ta polityka zagraniczna też w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości była, no, w dużym stopniu podważano to, co wypracowali ich poprzednicy, i ten konsensus tak naprawdę dotyczy w tej chwili tylko i wyłącznie w dużym uproszczeniu tej polityki obronnej. Pytanie do pana profesora Bugaja, bo my się oczywiście z wiadomych względów koncentrujemy na to, kto będzie jakim ministrem, jak będą wyglądały te resorty, ale prawda jest taka, że po 15 października na świecie się nic nie zmieniło. To nie jest tak, że zniknęły jakieś problemy. Kryzys globalny się zbliża, inflacja jak była wysoka, tak jest wysoka, do tego mamy te same wyzwania, politykę demograficzną, ten kryzys na Bliskim Wschodzie, wojnę w Ukrainie. Mało tego, wygląda to coraz gorzej. Gdyby spojrzeć na to nieco szerzej, największe wyzwania dla nowego rządu, to jakie to będą wyzwania, panie profesorze? Ja myślę, że największe wyzwania będą tym, co zrobić z obietnicami, które zostały złożone w kampanii wyborczej. Obydwie strony obiecywały bardzo dużo. Właściwie ta kampania wyborcza była festiwalem obietnic. No ale teraz jest pytanie, co z tym zrobić? Ja nie twierdzę, że te obietnice, każda z tych obietnic wzięta pojedynczo, może poza pewnymi wyjątkami, były absurdalne. Natomiast ich suma, tych obietnic, obojętne, czy tych, które przypiszemy Prawu i Sprawiedliwości, czy tych, które przypiszemy opozycji, no ona jest nie do zrealizowania. To jest w sumie, składa się na taki pakiet populistyczny. Nie da się tego zrobić. No weźmy pierwsze z brzegu rzeczy ze strony tych, którzy wygrali te wybory. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. To kosztuje budżet rocznie 45 do 50 miliardów złotych. Ile by kosztowało wdrożenie programu 0% dla kredytów hipotecznych? Nie wiem dokładnie, ale masę pieniędzy. Teraz kwestią, która jest podnoszona już jako do realizacji, zasługująca na realizację, to jest kwestia dziedzictwa po Ładzie Polskim, po Nowym Ładzie Polskim. W szczególności to jest to kwestia związana ze składkami na ochronę zdrowia, które mają płacić biznesmeni, przedsiębiorcy. No tu też rysuje się perspektywa, gdyby chcieć tego dotrzymać. Nie wiadomo jeszcze dokładnie czego dotrzymać, to nie zostało oczywiście doprecyzowane. No to są grube miliardy też. No i można by to było mnożyć i dawać dalej. No i ja jestem pewien, że rząd utworzy dawna opozycja. Wygrała wybory, absolutnie. I to wyżej niż się spodziewałem, chociaż spodziewałem się, że wygrają. Ja nie stałem przed dylematem. Czy teraz powiedzieć, nie wiedzieliśmy, że jest taka zła sytuacja, nie możemy tego zrobić. Czy wręcz odwrotnie, robić to. No i narażać gospodarkę na daleko idące perturbacje, w moim przekonaniu. Żeby to robić skutecznie, to byśmy weszli w taki, powiedziałbym, schemat, który w Argentynie się przez wiele lat powtarza. Gdzie dzisiaj jest gigantyczna inflacja, nasza inflacja przy tym to jest mały pikuj zupełnie, gdzie jest ogromne zadłużenie gospodarki, wysokie bezrobocie i marne perspektywy rozwoju gospodarczego. Więc moim zdaniem nam nie tyle grozi
schemat grecki, który zresztą, jego ocena to jest osobna sprawa, ale bardziej schemat niestety argentyński. Panie profesorze, zwracam się do profesora Krysiaka. Grozi nam ten schemat argentyński, może poza wysokim bezrobociem, bo demografia u nas w tej chwili wygląda tak, że no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby bezrobocie jakoś dramatycznie wzrosło. I czy pan uważa, że rzeczywiście to jest największe wyzwanie dla nowego rządu, realizacja tych obietnic było naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo poza tymi wspomnianymi przez profesora Bugaja podniesieniem kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy, powrotem do tego sposobu rozliczania składki zdrowotnej jak przed Polskim Ładem czy kredytem 0%, przecież padły obietnice i one cały czas padają, są powtarzane, znaczących podwyżek dla sektora edukacyjnego, dla nauczycieli, dla pracowników budżetówki. To są podwyżki rzędu 20, 30, 35%. Znaczy ja uważam, że na pewno scenariusz argentyński nam nie grozi. Tutaj ja lubię odnosić się do takich jakby analiz, które tutaj są w tej chwili takim przedmiotem naszej dyskusji. W sposób taki, no, jeśli chodzi na przykład o te 60 tysięcy kwoty wolnej albo 2%, 0% kredyt, prawda? To powstaje podstawowe pytanie, jak ten czynnik może, że tak powiem, zwiększać efektywność gospodarczą, czy też rozwój gospodarczy, czy też rozwój przedsiębiorstw. I tutaj wydaje się, że te 60 tysięcy wolnej kwoty, bo myśmy niedawno zwiększyli do 30 tysięcy. 8 do 30 tysięcy. Dokładnie. I to te 30 tysięcy jest w takich... W zasadzie z 3 do 30 tak. tysięcy, bo to 8 tysięcy to było tylko dla bardzo wąskiej grupy. Tak. I to jest, wydaje się, w takim, no powiedziałbym, blisko dobrego standardu europejskiego. I nie wydaje mi się, że podniesienie ono by jakoś istotnie zmieniało. No jeśli te osoby, które proponują podniesienie, to ja bym był ciekawy właśnie takich analiz, jakichś symulacji, które by... No nie mieliśmy tych analiz. Niestety czas kampanii wyborczej nie sprzyjał rzeczowym, merytorycznym dyskusją, dokładnie. Tylko sprzyjał, mówiąc kolokwialnie, na walance, więc tych analiz niestety tak nie było. I teraz kredyt 0%, no proszę Państwa, ja w sektorze bankowym funkcjonuję od wielu lat w różnej jakby, w różnej roli. Pan profesor Bugaj też, że tak powiem, miał wiele doświadczeń i wiemy, że 0% kredytu to jest właśnie no, jakieś demoralizacja, bo zawsze jest taka zasada, żeby klient był odpowiedzialny, właśnie kredytobiorca, w jakiejś części. Nawet kwestia wkładu własnego, zbyt niski wkład własny często nie mobilizował klienta, kredytobiorcę później za spłaty. Teraz idąc dalej, tutaj no, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że to no, nasze bezrobocie jest najniższe w Europie. W Czechach jest niższe, ale rzeczywiście to no, jest... Prawie porównywalne. Pan redaktor ma rację, tak. Ale tutaj no, nie ma żadnych jakby symptomów, żeby ono istotnie wzrosło i wydaje mi się, że mimo jakichś tych różnych zapowiedzi, wiele z nich się moim zdaniem pewnie nie zrealizuje w przypadku, gdyby ta obecna opozycja objęła władzę, ale myślę, że to zawsze jak ktoś wchodzi do władzy, to później zaczyna to analizować, zaczyna czuć ten ciężar i problematykę i też nie przypuszczam, żeby działania te prowadziły były w takim stopniu, żeby doprowadziły do jakiegoś kolosalnego skoku, jeśli chodzi o bezrobocie. Jeśli chodzi o inflację, no to widzimy, że przez 6 miesięcy ceny konsumpcyjne, prawda, one są na zerowym poziomie. No tak, ale do celu inflacyjnego to jeszcze nam ho-ho. Ostatni odczyt inflacyjny tak. to 8,2, tak, to... cel inflacyjny to z 2,5%. Dlaczego o tym mówię, że te 6 miesięcy? Dlatego, że mamy spór
spuściznę z tych poprzednich miesięcy, czyli tu liczenie miesiąc do miesiąca, czyli w skali roku te 8-2, ten najbliższy odczyt i kolejne będą znowu prowadziły do obniżania. No chyba, że się pojawią jakieś nadzwyczajne czynniki, które będą generowały właśnie ten wzrost inflacji. Tutaj wydaje mi się, że w takim kierunku też zmierzał pan profesor Bugaj, mianowicie, że te właśnie sprawy chyba nadmiernie oferowane przez potencjalną w przyszłości rządzącą opozycję, one, jeśli będą nieprzeliczone, to mogą właśnie generować inflację. I tutaj trzeba, prawda, wyważyć tą całą sprawę. Natomiast pamiętajmy, że chociażby w Polsce obniżaliśmy na przykład podatek CIT do 9% dla pewnej grupy, prawda, przedsiębiorstw. To nie zredukowało rozwoju gospodarczego. Nawet widzimy na kolejny rok prognoza w Unii Europejskiej, znaczy dla Polski jest 2,7%. Niemcy mają trzykrotnie właśnie niżej. Jednocześnie ten, można powiedzieć, zredukowanie luki VAT-owskiej, proszę Państwa, to jest jakiś rekord świata, z 20, prawie 7% do 4%. Niestety ostatnio ta luka zaczęła znowuż nam rosnąć. No nie, to jest koło 4%, to są takie wahania, prawda, 3,5, prawda, 4, jak się patrzy na te konkretne dane właśnie z Ministerstwa Finansów, ale tak czy inaczej właśnie to było to źródło, że tak powiem, istotnych dochodów. I jak patrzymy też, chciałem zwrócić uwagę, proszę Państwa, to też jest jakby mówiąc o tym kondycji czy modelu gospodarczym, który funkcjonował do tej pory, jeśli w przeciągu 8 lat z roku na rok dochody budżetowe rosły 12%, to znaczy, że ta gospodarka miała jakieś takie właściwości, żeby właśnie taki wzrost następował. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, wydaje mi się, że konkretna taka dla przedsiębiorców. Proszę Państwa, o 500 tysięcy wzrosła liczba w ostatnich, powiedzmy, 7 latach, liczba mikroprzedsiębiorstw. Do 2016 roku ona była na poziomie cały czas jakieś 1,8 miliona, teraz jest ponad około 2 miliony 400. Czyli powstaje zawsze takie pytanie, dlaczego rośnie tak istotnie liczba mikroprzedsiębiorstw, czyli tych, którzy zatrudniają do 9 osób? No, to znaczy, że musiały być jakieś warunki w gospodarce w różnych wymiarach, które właśnie taki pozytywny efekt stworzyły. No, przy okazji trzeba dodać, że ci mikroprzedsiębiorcy zatrudniają około 4,2 miliona osób. I teraz tutaj też wydaje mi się, że jakoś tak synchronizujemy w kontekście z panem profesorem Bugajem, że chodzi o to, żeby tego nie zepsuć, poprawić to, co ewentualnie wymaga poprawy, ale nie zepsuć, żeby po prostu jakimś takim działaniem. Panie profesorze, kilka minut nam jeszcze zostało. Pan profesor Bugaj zapewne chciałby się odnieść do... Tak. Proszę uprzejmie. Chciałbym zrobić dwie uwagi. Pierwsza, że jeżeli chodzi o wzrost drobnych przedsiębiorstw, dla ludzi zatrudnionych w tym sektorze, dla przedsiębiorców, to oczywiście oznacza, że mają niezłe warunki funkcjonowania w tej gospodarce. Natomiast z punktu widzenia struktury polskiej gospodarki, to tak duży, a w Polsce jest bardzo duży udział bardzo drobnych przedsiębiorstw, to nie jest sukces. Drobne przedsiębiorstwa mają niską wydajność pracy. No muszą mieć niską wydajność pracy. I oczywiście z punktu widzenia zatrudnienia, no to jeżeli jest bezrobocie, to oni absorbują to bezrobocie. Natomiast jak mamy problem niedoboru rąk do pracy, to lepiej by było, żeby było w strukturze polskiej gospodarki więcej dużych przedsiębiorstw o wysokiej wydajności pracy. Ja bym chciał, żeby to były polskie przedsiębiorstwa, jeżeli to możliwe, ale nie powinniśmy stawiać też barier dla przedsiębiorstw, które przychodzą z zagranicy do Polski, które przychodzą nie dlatego, że nas kochają, tylko dlatego, że chcą zarabiać pieniądze. Problem polega na tym, żebyśmy my z tego też odnosili korzyści. I tego warto jest pilnować. I druga uwaga, którą chciałbym zrobić. Ja nigdy nie należałem do tych, którzy uważają, że zrównoważony budżet to jest święta rzecz. Absolutnie nie.
I zresztą Unia Europejska ma wysokie zadłużenie, które skumulowała w długim okresie wszystkie kraje praktycznie, poza kilkoma krajami tymi nowymi, ale te starsze wszystkie mają wysokie zadłużenie. Ale jest jak z lekarstwem. Tak jak deficyt budżetowy, deficyt sektora finansów publicznych może być nieraz pozytywnym lekarstwem dla gospodarki, może pobudzać skutecznie, ale nie przekraczać pewnych granic. Wzrost gospodarczy, o tyle przedawkowanie grozi następstwami fatalnymi. My stoimy w tej chwili przed perspektywą przedawkowania tego lekarstwa. I o to się trzeba martwić. Ja się bym o to trochę martwił i z zadziwieniem czytam niektóre opracowania, niektóre artykuły ludzi, z którymi nigdy się nie zgadzałem, bo byli po tej stronie zrównoważonego budżetu za wszelką cenę, prawie bym powiedział. No ale jeżeli oni biją dzisiaj w dzwon alarmu, to ja niestety muszę się z nimi zgodzić. Są powody, żeby w ten dzwon alarmu uderzyć. Natomiast jak to zrobić? Przechodząc do porządku nad uwarunkowaniami politycznymi, tego nie bardzo wiem. No właśnie, to jest wyzwanie. Jeżeli panowie pozwolicie, to na koniec jedno krótkie pytanie i poproszę o naprawdę krótką odpowiedź, bo pan profesor Bugaj zwrócił uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, na jedno bardzo ważne wyzwanie. Jak radzić sobie z problemem niedoboru rąk do pracy? Otworzyć się na imigrację? No tutaj, króciutko. To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że ten kwestia dzisiaj niedoboru w cudzysłowie, to jest niedobór, dlatego że cały czas podnosimy tak zwane przysposobienie, szkolnictwo zawodowe. I ono jest istotny progres w Polsce. I bardzo często wynika to nie z faktu ilości osób potencjalnie kwalifikujących się czy możliwych do zatrudnienia w tych właśnie sektorach, gdzie jest, można powiedzieć, niedobór tych kwalifikacji. Jeśli popatrzymy, w Polsce uruchomiono, oby to było rozwijane, to jest początek, tak zwane centra, branżowe centra umiejętności. Około 120 takich i to jest właśnie, moim zdaniem, właśnie lekarstwo dla podnoszenia kwalifikacji, żeby można było te niedobory załatwić. Natomiast no, niewątpliwie cywilizowaną migrację trzeba rozważać, ale ona musi być cywilizowana, to znaczy, żeby nie było tak, że mamy przypływ, napływ ludzi, którzy albo nie chcą pracować, albo po prostu nie mają kwalifikacji, bądź nie chcą ich uzyskać. Panie profesorze, do profesora Bugaja ja się zwracam z tym samym pytaniem i o krótką receptę, jeżeli da się taką krótką Ukłonię receptę. Ukłonię się cnocie zwięzłości i powiem tak, w krótkim okresie można się ratować tylko migracją. I to oczywiście musi być migracja regulowana, przemyślana, etc. Natomiast nie można zaniedbać problemów długiego okresu, w szczególności nakładów na edukację i przebudowy systemu edukacyjnego. To jest wielki problem. Chociaż my osiągnęliśmy w tym zakresie pewne sukcesy, ale możemy mieć większe. Dziękuję bardzo, profesor Ryszard Buga, ekonomista, profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Byli moimi państwa gośćmi. Szanowni państwo, krótka przerwa i za chwilę wracamy. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego, będzie naszym ostatnim dzisiaj gościem. Dziękuję. Pozdrawiam pana profesora Bugaja. Dziękuję bardzo i również.